Następny wykład wygłosi pan profesor Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kwantowe przemiany fazowe i zjawiska krytyczne jako nowy typ zachowania materii. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Chciałem od jednego czy dwóch atomów przejść do prawie nieskończonej liczby atomów. Zobaczymy, czy coś sensem da się powiedzieć w takiej sytuacji. Proszę państwa, chciałem państwu powiedzieć o kwantowych przemianach, albo jak mówimy, o kwantowych przejściach fazowych. Dlaczego to jest nowe? Plan referatu jest mniej więcej taki. No, najpierw chcę państwu po prostu powiedzieć w paru słowach, jaka jest różnica między tymi klasycznymi przejściami czy przemianami fazowymi. Potem chcę państwu pokazać lokalizację, bo chcę po prostu w układach fermionów studiować przejścia te fazowe, a przynajmniej pokazywać. Wobec tego pokażę na przykład lokalizację elektronów jako przykład klasycznego przejścia, mimo że obiekty są kwantowe. A następnie powiem troszeczkę o przejściu półprzewodnik Kondo, Cieczy Fermiego, o ostatnich pracach, które wykonałem we współpracy z profesorem Andrzejem Ślebarskim z Uniwersytetu Śląskiego. No i co dalej, no to będzie w trakcie mniej więcej powiedziane. Proszę państwa, motto tego całego referatu jest, że poszukujemy kwantowej krytyczności na granicy lokalizacji. Oczywiście i to, i ten termin zdefiniuję za chwileczkę. Podałem państwu przykład diagramu fazowego i proszę państwa, jak człowiek przychodzi do badania układów takich jak układy elektronowe, układy fermionów, to po prostu trzeba sobie zadać pytanie, co to jest faza. Dlatego, że w szkole podstawowej, no to jak otwieramy podręcznik, to mówią woda, lód, gaz, to jest faza. Natomiast jak człowiek ma jakiś układ w gaz elektronowy, czy to jest płynące fale materii, czy to jakieś zlokalizowane w punkcikach, w mniejszych lub większych, czy to są fazy, co to jest właściwie faza w sensie termodynamicznym? Otóż, proszę państwa, za chwileczkę powiem i faza jest określona przez granice fazowe. Czyli tak jak kraj jest oddzielony przez granice. Dlaczego przez te granice? Dlatego, że właśnie na granicach, czyli na tych obszarach odgraniczających poszczególne obszary mamy osobliwości wielkości fizycznej. To jest istotne, iż poszczególne te wszechświaty, fazy są oddzielone granicami, na których mamy osobliwości funkcji temperatury, ciśnienia, składu i tak dalej. Tu jest przykład diagramu fazowego dla skondensowanego helu 3. Jak wiemy, atomy helu 3 to są fermiony, całe atomy, bo jest spin 1, 2 jądra, mimo że są sparowane elektrony w stanie S2. No i tu jest wykres fazowy na płaszczyźnie ciśnienie, temperatura. Otóż jak wiemy, mamy krytyczny punkt klasyczny, który kiedy układ gazowy przechodzi do cieczy, no i okazuje się, to jest w takich warunkach następuje. Otóż okazuje się, że w tym układzie istnieją jeszcze inne punkty krytyczne, a mianowicie jak zwiększamy ciśnienie, oczywiście ja pomijam tutaj tą fazę nadciekłą, ten skondensowany hel solidyfikuje się, ponieważ to jest kryształ kwantowy, te atomy są lekutkie, to one po prostu bardzo łatwo niestabilne, co jest nawet ta sieć, jak ściśniemy tą ciecz, żeby powstało ciało stałe. I stąd jest mnóstwo faz rozmaitych, pojawia się faza płaskokubiczne, faza heksagonalne i tak dalej. Ale okazuje, i to jest linia pierwszego rodzaju. Otóż okazuje się, że w środku ten układ jest bardzo anomalny. W jakim sensie? Że jak ja idę z temperaturą, tutaj wzdłuż powiedzmy tej linii, to ja po prostu idę od cieczy, wchodzę w ciało stałe i potem oziębiam układ i z powrotem robi mi się ciekły. Prawda? To nie może być żaden klasyczny po prostu zjawisko, no bo wiemy po prostu, że cieczy mają entropię większą od ciał stałych i wobec tego nie powinno być tutaj tego z powrotem stanu ciekłego w jeszcze niższych temperaturach. No to jest ten tak zwany efekt pomarańczuka i o nim za chwileczkę jeszcze będę mówił. W każdym bądź razie prawdopodobnie jest to związane z kwantową naturą tych cząstek. Z tego, że dla po prostu fermionów stan, dla tych atomów helu, stan stały ma większą entropię przez to, że jest entropia tych spinów jądrowych. Nie tylko entropia całych atomów ustawienia, ale spinów jądrowym i w fazie stałej ten właśnie spin świadczy o tym, że entropia jest większa i to powoduje tą anomalię tego zachowania. Ale okazuje się, że w środku tu jest drugi punkt krytyczny.
To są linie przejścia pierwszego rodzaju, kiedy mamy nieciągłości ciepła właściwego, prawda, czy ściśliwości. Natomiast w środku tu jest taki punkt krytyczny. I kwestia jest tego, ponieważ jesteśmy przy niezerowej temperaturze, czy to jest klasyczny punkt, czy to jest kwantowy. Tu już mamy jeden punkt krytyczny, w którym mamy nieprawdopodobne osobliwości wszystkich własności fizycznych, takich jak ciepło właściwe, ściśliwość, podatność i tak dalej. No wobec tego i wobec tego tu jest podejrzane, no jakby dało się ściągnąć ten punkt niżej, że to będzie coś bardzo ciekawego. Zdefiniujmy różnicę między klasycznymi a kwantowymi. Otóż przemiany klasyczne są zdefiniowane oczywiście przez linie ograniczające fazy, co już mówiłem, na których występują nieciągłości osobliwości wielkości fizycznej, tak jak ciepło właściwie, podatność magnetyczna, ściśliwość i tak dalej, przy pewnej temperaturze, zwanej temperaturą krytyczną. Otóż te osobliwości objawiają się w ten sposób, że na przykład ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, prawda, jest pewnym wykładnikiem, alfa jest dodatnie, że to jest rozbieżne, jak T zmierza do TC. Czyli mamy rozbieżność wielkości fizycznych. Czyli widać od razu, że ta po prostu makroskopowość, ta nieskończoność ilości atomów tu musi być, żeby to ciepło właściwe było osobliwe w tym punkcie. Podatność magnetyczna, czyli jakbyśmy te spiny w polu magnetycznym, podatność magnetyczna to jest odpowiedź polaryzacji na wzrost jednostkowy pola magnetycznego. Widać też, polaryzuje się układ spontanicznie, musi się polaryzować spontanicznie w pewnej temperaturze, no bo jeśli to gamma jest dodatnie, to proszę popatrzeć, jak T zmierza do TC, mamy nieskończoną polaryzowalność. Co to znaczy? Że nieskończenie małe po prostu pole powoduje skończoną odpowiedź. Wobec tego mamy to, co nazywamy spontanicznym złamaniem symetrii, czyli zerowe pole wystarczy w tym punkcie do tego, żeby układ jako całość się spolaryzował. I to jest to zjawisko emergentne w tym wypadku. Czyli widzimy, to są klasyczne zjawiska, jak T zmierza do TC. Oczywiście oprócz rozbieżności wielkości fizycznych wprowadzamy także parametr porządku, który charakteryzuje ten tam stan ze złamaną symetrią. No i to była cała piękny kunszt Landaua, żeby wyłapać w układach kwantowych klasycznych, jak zdefiniować ten parametr, który po prostu charakteryzuje, odróżnia nam te dwa wszechświaty, spolaryzowany spontanicznie i nie. No i w przypadku układów spolaryzowanych, no, definiuje się go w ten sposób. No i oczywiście przy jego pomocy można wyrazić wielkości termodynamiczne, tak zwaną uogólnioną termodynamikę albo teorię Landaua. Tu to podałem przykładowe wartości dla tych klasycznych przejść fazowych. Otóż co się dzieje i oczywiście co powoduje to, że klasyczne przejście fazowe następuje? Co powoduje? Otóż jest to konkurencja. Przejścia fazowe, jak wszystkie katastrofy, powstaje na skutek ścierających się dwóch przeciwności. I w przypadku klasycznych przejść fazowych, tym czynnikiem, tą konkurencja jest między czynnikiem mechanicznym, którym jest energia, w tym wypadku oczywiście energia wewnętrzna, bo to energia mechaniczna w niezerowej temperaturze, a drugim czynnikiem jest entropia. I wobec tego, jeśli mamy na przykład jakiś taki układ spinów, prawda, taki łańcuch spinów czy trójwymiarowy układ, no to jak one się uporządkują i mamy, przez to, że mamy oddziaływanie wymienne z pewną całką wymiany dodatnią, ferromagnetyczną, bo jest tutaj minus, no to wtedy jak one, ten iloczyn skalarny operatorów spinu jest maksymalny, wtedy kiedy one są równolegle, no i to jest po prostu energia tego uporządkowania, jeśli to jest oddziaływanie między najbliższymi sąsiadami, no to mamy Z sąsiadów, kwadrat spinu razy liczba tych spinów. Oczywiście jak podchodzimy do tego punktu krytycznego, kiedy wszystko zaczyna się rujnować ten obraz, dlaczego on jest zrujnowany? Dlatego, że ta energia porządkująca musi być zrównoważona przez taką samą wartość energii, ale pochodzącą od szumów termicznych. No i to jest po prostu pochodzące od entropii. Proszę zauważyć, że tu jest też minus, to jest funkcja termodynamiczna. I wobec tego, jak policzymy konfigurację dla takich zupełnie chaotycznego uporządkowania spinów, no to entropia, jak wiemy, to jest logarytm liczby konfiguracji, to jest logarytm S plus 1. Wobec tego w punkcie T równym TC, to, co było w T równe 0, ta energia porządkowania, została zniszczona przez ten czynnik termodynamiczny. Czyli wobec tego mamy entropia przeciwdziałająca uporządkowaniu, energia mechaniczna działająca uporządkowaniu. Co jest w przypadku przemian kwantowych? I tutaj po prostu w 1976 roku John Hertz, był wtedy po prostu młodym postdokiem na Uniwersytecie w Chicago,
powiedział po prostu, wyobraźmy sobie, że mamy układ cząstek kwantowych, no i wyobraźmy sobie, że ta temperatura TC jest zero. Na to oczywiście mu powiedział znakomity fizyk statystyczny Kadanow, nic ciekawego się nie stanie, po prostu TC będzie do zero. No i John Hertz po prostu wywędrował z University of Chicago do Nordity, zajął się czym innym, a jego prace po 30 latach teraz bardzo odżywają. Dlaczego to jest nietrywialne? Dlatego, że jak TC jest zero, to wtedy nie ma czynnika entropowego. Wobec tego musi być w samej energii kwantowej dwa czynniki, które ze sobą konkurują i które powodują te osobliwości. Oczywiście ja tam porównując entropię z energią mechaniczną powiedziałem, że one się równają i to jest przejście fazowe. To jest oczywiście bzdura, to jest takie machanie rękami, bo oto wtedy, kiedy one się równoważą, w układzie pojawiają się fluktuacje i nieskończone fluktuacje i osobliwości. Wobec tego ta równowaga jest związana jednocześnie z jakąś katastrofą, która zachodzi w układzie. Tak samo tutaj musi być w przypadku układu kwantowego, mamy konkurencji dwóch energii, ja będę mówił o tych dwóch energiach, no i okazuje się, że ciepło właściwie jest rozbieżne, już nie TC jest zero w ten sposób. Jest logarytm, logarytmiczne często zależności są i tak dalej. Ale oczywiście, żeby zbadać punkt krytyczny w T równym zero, tam nigdy nie dojdziemy, prawda? Wobec tego musimy mieć teorię kwantową w niezerowej temperaturze, bo granice badamy przez zachowanie w otoczeniu. Wobec tego musimy mieć kwantową fizykę statystyczną, osobliwą po prostu, która w niezerowej temperaturze. Proszę Państwa, dlaczego to jest jeszcze ważne? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że przez 80 lat w fizyce metali, w fizyce cieczy kwantowej myśleliśmy tak, w temperaturze T równej 0 mamy sobie stan kwantowy, ładnie, a jak idziemy teraz do niezerowej temperatury, no to mi tam wyskakują jakieś wzbudzenia kolektywne, jakieś dźwięki się pojawiają i że funkcja energia swobodna, taka jak energia swobodna, no to jest ta energia w zerze plus poprawki T kwadrat, T do czwartej, T do szóstej, T do ósmej i tak dalej. No i to się nauczyliśmy liczyć bardzo dobrze i to nas nauczył po prostu Sommerfeld, Fermi, prawda, Bethe i Landau przede wszystkim. No i okazuje się, ale teraz, jeśli my mamy rozbieżności, jak T zmierza do zera, co to znaczy? Że po prostu stan kwantowy w T równym zero jest stanem osobliwym. Wobec tego nie ma takiego prostego analitycznego przedłużenia, przedłużenia ze stanu kwantowego do fizyki statystycznej. I wobec tego ten obraz budowany przez 80 lat w jakim stopniu się załamuje. No oczywiście wystartujmy z czegoś prostego, jak wiemy, ponieważ chcę mówić o fermionach, no więc wiemy, że w gazie Fermiego te elektrony układają nam się na poziomach energetycznych z przeciwnymi spinami, bo jest zakaz Pauliego. Jak mamy niezerową temperaturę, no to ten taki rozkład po jednym elektronie i potem do energii Fermiego, on nam się rozmywa. No i po prostu to, jak Fermi w 26 roku wyprowadził, on wygląda w ten sposób. Tak jest, mamy gaz, prawda? No i oczywiście ten stan gazu, to został po prostu, jest w oparciu o stan kwantowo-mechaniczny, że mamy jeden wyznacznik Slatera w stanach pędowych, oczywiście tu jeszcze spiny, liczby spinowe muszą być, że mamy ten wyznacznik dla n cząstek kwantowych. No i po prostu ten pan, który to napisał, Slatera, właściwie to napisał Pauli, no to właśnie to jest ten jego gaz tutaj po prostu z tej fajeczki, jak to mój syn mi powiedział, że to jest ta jego mgła kwantowa. No oczywiście i tu już zachodzi pierwsza sprawa, że proszę Państwa, to musi być stan splątany, bo skąd elektrony wiedzą, że mają, skoro nie oddziaływują w gazie, że mają się układać na półkach, jak one się ze sobą nie kontaktują. No i oczywiście przez to, że jest ten wyznacznik, mamy po prostu koherencję kwantową, która żyje nieskończenie długo, bo mamy układ z nieskończoną stopnią swobody. I o dziwo, ten rozkład Fermiego-Diraca dla tego gazu da się zobaczyć nawet w realnych układach. I w 1985 roku po raz pierwszy zmierzono rozkład po pędach statystyczny dla helu 3, ciekłego helu 3. No pięknie ten rozkład Fermiego Diraca da się po prostu wbudować w to. Temperatura Fermiego, czyli energia Fermiego przez stałą Boltzmana jest rzędu 1,8. Ale okazuje się, że nie ma tak prosto, bo się okazuje, żeby to pasowało, ten rozkład Fermiego-Diraca, to nie jest to ta temperatura Fermiego czy energia Fermiego dla gazu, tylko trzeba założyć, że te atomy helu w tej cieczy, one są cięższe niż byłyby normalne atomy. I dużo cięższe. Trzeba zrenormalizować masę w tym rozkładzie. I proszę popatrzeć, ten czynnik renormalizacji masy, on jest między 4 a 6. Te atomy helu ciągnięte w tej cieczy innych atomów helu,
one są 4 do 6 razy cięższe. Czyli po prostu jest coś jakby gaz, a po prostu jest coś jakby gaz, ale cięższe. No i to jest właśnie to, coś nazywamy, że to jest ciecz Fermiego i to Landau bardzo ładnie zgadł, że po prostu tylko renormalizować trzeba pewne charakterystyki i w pewnych przypadkach taki obraz pracuje. No dobrze, ale powiemy tak, no dobrze, jak teraz mamy zrenormalizowany gaz, to jak ja mam ten gaz elektronowy, tą paraboliczną relację dyspersji, zależności energii od pędu, no to po prostu jak tu jest masa, jak ta masa jest duża, to ta energia Fermiego mi siada, no a co by się stało, gdybym ja po prostu tą masę miał nieskończoną? Jakby te elektrony zamarzły, czy tam te fermiony, te atomy helu zamarzły mi, bo co to znaczy, że one zamarzają w sieć? Że przynajmniej w tym obszarze liniowego, jak chcę ciągnąć ten atom, to on nie chce iść. Prawda? Czyli ta masa efektywna na ciągnięcie przez układ jest nieskończona. No to wtedy powiemy, aha, jak to jest nieskończone, no to ta kula Fermiego, która jest po prostu w tych wymiarach, to do punktu, oczywiście to nie jest prawda, bo że ta energia Fermiego się ściąga do punktu, dlatego że zasadę nieoznaczoności byśmy pogwałcili. Wobec tego wracamy teraz do mojego leitmotywu sprzed 20 lat, że wyobraźmy sobie, jak my tą lokalizację możemy tych elektronów badać. Z jednej strony, mówiąc o metalu czy o cieczy Fermiego, mówimy o falach płaskich albo falach Blocha, albo jakiejś tam cieczy Landaua elektronowej, zanurzonej w tym naczyniu jonów. I niektórzy nawet po prostu do pewnych własności odrywają, wyrzucają te jony i badają tylko tą koherentną ciecz, ten płyn kwantowy. No z drugiej strony oczywiście jednak ta ciecz powstała ze stanów takich atomowych, nie? My ściskamy tą sieć i w pewnym momencie te atomy się zbliżamy do siebie, atomy przekrywają się, te orbity, no i robi się coś takiego. No i problem jest, to są komplementarne obrazy w mechanice kwantowej, bo tu położenie cząstki kwantowej elektronu na danym atomie jest liczbą kwantową, natomiast tu jest pęd liczbą kwantową. To są komplementarne obrazy w mechanice kwantowej. No i kwestia jest, co jest między nimi. Czy jest po prostu jakaś katastrofa, czy to tak ewoluuje ciągle? No i okazuje się, że jest. No i szukałem właśnie, 20 lat temu zaczęliśmy szukać, czy istnieje coś takiego jak osobliwości w tej cieczy po prostu elektronowej, że jakieś wiry kwantowe się nie tworzą, czy po prostu solitony jakieś z elektronów, zanim one siądą na atomie, to najpierw się kubki z nich robią takie zamiast tych fal Blocha i tak dalej. Naszukaliśmy się bardzo długo. Okazuje się, że istnieją dwa przypadki w realnych układach, gdzie można to badać. Jedne to są tak zwane układy wąskopasmowe. To są na przykład takie jak tlenki jak V2O3, tlenek wanadu, kobaltu i tak dalej. Głównie tlenki, wysokotemperaturowe nadprzewodniki, macierzyste materiały też są tego typu układami, że mamy do połowy wypełnione jakieś tam stany pędowe. Mówimy, że mamy do połowy wypełnione pasmo dozwolone jakieś tam. Te nas nie interesują i w pewnym momencie to się rujnuje i powstaje taka sieć spinów zlokalizowanych na atomach. Ale mogą też być takie, i to jest w tej chwili strasznie badane ostro, że mamy po prostu nalane do jakiejś elektrony przewodnictwa, do jakiegoś pasma przewodnictwa, jak do garka, a pod nimi siedzą sobie zlokalizowane elektrony na powłokach 4F, 5F, na przykład tak w cerze, w uranie. No i po prostu mieszamy te stany. No i okazuje się, jak to się delokalizuje, co się tworzy. Okazuje się, że koherentna mieszanka kwantowa się tworzy, taki długi nos, strasznie długi nos i te stany są bardzo, bardzo ciekawe, bo one są blisko przejścia do stanu zlokalizowanego. Proszę Państwa, masy tutaj w tych układach są rzędu, masy elektronu są rzędu masy protonu, czyli 1000 razy większe i dlatego mówimy w fizyce materii skondensowanych, że mamy układy z ciężkimi fermionami. To są po prostu super ciężkie elektrony w tych układach, które mają masę efektywną rzędu masy protonu albo nawet większą. Proszę Państwa, dlaczego przejścia elektronowe są takie ważne? Dlaczego one są ważne? Dlatego, że normalnie by się wydawało, że temperatura nie powinna szkodzić metalom, nie powinna cieczom kwantowym za bardzo szkodzić. Dlaczego? Dlatego, że energia kinetyczna, czyli tak zwana pasmowa energia tych elektronów w tych układach jest rzędu elektronowolta. To jest 10 tysięcy kelwinów. Energia kulombowskiego odpychania, kulombowskiego, jak one się blisko siebie znajdą, na przykład dwa elektrony siądą na tym samym atomie, to energia kulombowska wzrasta też mniej więcej
o parę elektronowoltów. I proszę Państwa, wobec tego energia termiczna rzędu 100 kelwinów nie powinna przeszkadzać temu, no bo to jest 10 mili elektronowoltów. Ale co się okazuje? Okazuje się, że w tych układach, co tam ze sobą współzawodniczy? Jak mamy potencjał periodyczny wiążący jonów, to te elektrony poruszają się jako fale Blocha i to są stany związane. No i to, że one się poruszają, to jest ta energia ujemna tego stanu związanego dla pojedynczego elektronu. Ale jak one między sobą zaczynają interferować, zaczynają się odpychać, one nie chcą być blisko. Jak elektrony sobie płyną, to się przekrywają te orbity wszędzie, bo to fale płaskie są. Wobec tego energia kulombowska chce je porozwalać, te elektrony w pewnym sensie zlokalizować je, do tego języka cząstkowego sprowadzić, żeby one siedziały jak najdalej od siebie i zamarzły, bo wtedy w ten sposób się energia oddziaływania minimalizuje. Wobec tego mamy konkurencję pomiędzy tym elektronami, tą energią jednocząstkową elektronów poruszających się w potencjale periodycznym jonów dodatnich, a między oddziaływaniem między nimi kulombowskim. I to jest, te dwie energie są porównywalne. I co się okazuje? No wtedy się wszystko renormalizuje, bo nie ma małego parametru w układzie, bo po prostu jedno próbuje dyktować drugiemu warunki. No i wtedy ta energia kinetyczna się renormalizuje przez pewien czynnik Q, który nazywamy czynnikiem zwężenia pasma. I jak on jest zero, to po prostu ta energia się rujnuje. Natomiast energia kulombowska między elektronami też się renormalizuje, bo my musimy, ona zadziała, to krótkozasięgowe odpychanie zadziała, jak one są blisko siebie. Jak prawdopodobieństwo znalezienia elektronu ze spinem do góry i ze spinem w dół blisko siebie, najlepiej na tym samym atomie jest małe, no to wtedy to się... Czyli energia kulombowska jest renormalizowana przez to względne prawdopodobieństwo, energia pasmowa przez to, że mamy zwężenie, przez to, że ten elektron musi się przepychać wśród innych elektronów. No i efektywna energia jest sumą ich dwóch. I one się prawie, że kompensują. Wobec tego, jak one się prawie, że kompensują, olbrzymy, na skali elektronowoltów, to co to zostaje, to są mili elektronowolty. I wtedy wystarczy trochę szumu termicznego, trochę pola, trochę dosypać innych atomów i to się albo się to kiwnie w stronę lokalizacji, albo w stronę to. No i oczywiście trzeba umieć wybrać, to jest genialność eksperymentatorów w fizyce ciała stałego, że wiedzą, w których materiałach grzebać, żeby dostać taki układ na granicy stabilności.